Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć pana redaktora Zbigniewa Parafianowicza. Będziemy rozmawiać o grupie Wagnera. Pan redaktor, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, po raz pierwszy na tym kanale. Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o palącym problemie, jakim jest grupa Wagnera, właśnie też w kontekście francuskim. Coraz bardziej w Afryce swoją obecność zaznaczają Chińczycy. Drugim problemem dla Paryża jest problem Rosjan, którzy też chcą być obecni, szczególnie militarnie. Tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest grupa najemników, grupa Wagnera. Pytanie do pana, czy oni są bardziej zainteresowani kwestiami surowców? Właściwie dlaczego lokują się na tym kontynencie? I czy rzeczywiście Francuzi pieklą się na Wagnerowców? Zdecydowanie tak. To jest poważny problem, bo Rosjanie w sposób taki asymetryczny, w sposób nieadekwatny do tego, jaka jest ich rzeczywista siła w Afryce, po prostu te wpływy francuskie wypierają w Sahelu. Zresztą cały ten polsko-francuski reset, on w połowie jest oparty na inwestycjach, a w połowie na ofercie pomocy dla Francji, wojskowej pomocy właśnie w Sahelu i takiego przekonania Francuzów, że oni w Sahelu mają tak naprawdę do czynienia z tym samym, z czym Ukraińcy i Europa Środkowa na Donbasie. Czyli też ze zastosowaniem nieoznakowanych oddziałów, nieprzyznawania się do tych oddziałów, a tak naprawdę przesuwania, krótko mówiąc, granic i rozszerzania strefy wpływu przez Rosję w tym regionie i to takiego twardego przesuwania wpływu, bo już nie mówimy przecież o wysyłaniu tam NGO-sów czy kręceniu filmów o antyfrancuskich, tylko mówimy po prostu o wysłaniu uzbrojonych ludzi, którzy mają zabezpieczyć kopalnie złota, kopalnie diamentów, mają odciąć Francuzów od dostępu do złóż uranu, co dla Francuzów jest tak naprawdę kwestią strategiczną, bo Francja jest państwem eksportującym technologie atomowe, także odcięcie Francji od dostępu do złóż uranu oznacza poważny problem, może nie w perspektywie roku czy dwóch, ale Rosjanie nie myślą w perspektywie roku czy dwóch, tylko dekady, 15 lat i to się właśnie wszystko dzieje. Oczywiście oni nie mają takiej siły przybicia w Afryce jak w czasach sowieckich. To, co się dzieje w Mali, jest nieporównywalne do tego, co się działo w czasach sowieckich i tego, jak Związek Radziecki próbował te Mali sobie zjednać. Ale oczywiście Francuzi, którzy postrzegają tą frankofońską część Afryki, Sahel, jako swoją pewnego rodzaju strefę wpływów, jako pewnego rodzaju taką głębię strategiczną, no, niepokoją się tym, co robią Rosjanie. I ten argument polskiej dyplomacji coraz częściej wybrzmiewa w Paryżu, że słuchajcie, macie w Sahelu do czynienia z tym samym, z czym my i Ukraińcy mamy do czynienia w Donbasie. Także tak to wygląda. Rosjanie są mistrzami lewarowania wszystkich swoich zalet militarnych i ukrywania swoich słabości. Oni lewarują tą grupą Wagnera, grupa Wagnera to jest pojęcie umowne, bo mówimy o firmach, które funkcjonują pod zupełnie innymi nazwami. One są taką konfederacją podmiotów, które ze sobą współpracują, ale de facto, mimo tego, że są prywatne i z punktu widzenia prawa rosyjskiego nielegalne, bo warto tutaj zaznaczyć, że działalność firm wojskowych, najemniczych w Rosji jest nielegalna, realizują interesy państwa. To jest niskokosztowe, to jest w każdej chwili można się tego wyprzeć, nie ma z tym żadnego problemu organizacyjnego, a tak naprawdę rodzi to ogromne problemy dla rządów, ogromne problemy dla Francji przede wszystkim, która teraz pada ofiarą działalności grupy Wagnera, przede wszystkim z punktu widzenia Francji w Mali i w Republice Środkowoafrykańskiej. Szeroko pojęta grupa Wagnera, czyli ta konfederacja firm wojskowych, działa w co najmniej 23 państwach Afryki, także mówimy o poważnej lidze państw, których Rosjanie
funkcjonują w tym momencie. Ta czasnaja wojenna kompania, ile dobrze wypowiedziałem, to jest takie określenie, które gdzieś tam funkcjonuje, prywatne kompanie wojskowe. Czy znamy może początek tego właściwie procederu, początki te funkcjonowania właściwie tych firm najemczych, czy powinniśmy kojarzyć i z jakimś konkretnym okresem historii Federacji Rosyjskiej? Prawda jest taka, że po upadku Związku Sowieckiego masa ludzi z ogromnym doświadczeniem wojskowym znalazła się może nie tyle na bruku, ale przecież na emerytury, które nie były zbyt obfite. Część ludzi po prostu odeszła z wojska, zaczęła pracować na pół świadka, ale co bardziej obrotni ludzie, którzy służyli na przykład w wywiadzie wojskowym, wówczas nazywanym GRU, teraz jest to GUGRZ tak zwany, ale kiedyś to było to, co znamy w takim popkulturowej ikonie, to jest właśnie GRU. Ci co bardziej obrotni ludzie, znający języki, znający świat, którzy pracowali w Afryce, w Azji Centralnej, Południowo-Wschodniej, oni postanowili po prostu zarabiać i na początku, dopóki Rosja była słaba, zarabiali jakoś tam w zasadzie bez związku z interesami Federacji Rosyjskiej. To była ta słynna Moran Group, która funkcjonowała głównie na Bliskim Wschodzie, w rogu Afryki. Oni ochraniali okręty, które przepływały przez róg Afryki i wtedy już miały do czynienia z różnymi problemami takimi quasi pirackimi, oczywiście nie w takiej skali jak dzisiaj, ale to doświadczenie wojskowe Rosjan, ono było przydatne w tamtych warunkach. Po 2003 roku, jak Amerykanie obalili Saddama Husajna, Rosjanie bardzo szybko zainstalowali się w Iraku, ochraniając instalacje naftowe w Kurdystanie, ale też w Tikricie. Oni w 2003 roku na wiosnę o wiele lepiej orientowali się w różnego rodzaju uwarunkowaniach plemiennych, rodowych czy uwarunkowaniach postsaddamowskich niż Amerykanie, którzy poszli tam z misją krzewienia demokracji. Także to z takiego profesjonalnego punktu widzenia oni naprawdę tam byli bardzo szybko i ten 2003 rok, czyli po inwazji, po obaleniu Saddama Husajna, dla Rosjan już był takim czasem oczywistym, w którym oni tam funkcjonowali pomiędzy Basrą, a pomiędzy Tikritem i pomiędzy Irbilem. Także to jest ten czas, kiedy zaczęły się kształtować takie zręby tego, co znamy pod dzisiaj pod nazwą Grupy Wagnera, która, tak jak powiedziałem, ona jest tylko ikoną, bo mówimy o szerokiej konfederacji mniej lub bardziej profesjonalnych firm wojskowych, które funkcjonują pod różnymi nazwami. No, w RSA to na przykład było Seva Securité, na francuskojęzyczną nazwą określane. Tak naprawdę dopiero arabska wiosna i próba obalenia Bashara Asada w Syrii doprowadziła do tego, że w Rosji zaczęto myśleć, jak można tą siłę spożytkować, żeby ona realizowała interesy też Federacji Rosyjskiej. W tym sensie, że realizuje interesy państwa, przy okazji zasila też częściowo klanowy system oligarchiczny rosyjski, no bo ten system, on jest bardzo podobny do systemu, który funkcjonował na Ukrainie za czasów Janukowycza. Janukowycz zresztą do pewnego stopnia skopiował ten system rosyjski, w tym sensie, że tworzone są rodziny, czy tworzone są klany wokół na przykład funkcji państwowej, prokuratora generalnego, czy szefa jakiegoś konkretnego resortu. I te klany są zaopatrywane też przez różne nielegalne strumienie finansowe, które na przykład pochodzą z wydobycia surowców gdzieś w odległych rejonach świata, które są ochraniane właśnie przez takie prywatne kompanie wojskowe. Takim jakby osobą, która doszła do wniosku, że warto te firmy wykorzystać na rzecz państwa i na rzecz pomnażania fortun oligarchicznych w Rosji, był Władysław Surkow, czyli ten główny ideolog rosyjskiego świata, taki człowiek, który jest takim intelektualnym zapleczem Kremla. Trudno powiedzieć, jakie są jego obecnie wpływy, no ale na pewno to był człowiek, który jest autorem pojęcia siłowa ekonomika, czyli tej właśnie siłowej takiej ekonomii rozszerzania wpływów rosyjskich poprzez prywatne firmy wojskowe bez flagi. W razie gdyby coś się wysypało, to się do nich nie przyznamy, ale te wpływy możemy w ten sposób rozszerzać. I ta Syria jest jakby takim początkiem taką próbą analizowania tego, na ile te firmy mogą rzeczywiście być przydatne. Te początki oczywiście były nieprofesjonalne i kiepskie, no tak samo jak wysłanie polskich wojsk do Iraku, tak, gdzie wysłaliśmy ich z honkerami nieopancerzonymi, które wylatywały na improwizowanych ładunkach wybuchowych, czy z butami, które rozsypywały się po 2 tygodniach użytkowania. Tak dokładnie te same problemy mieli Rosjanie w Syrii. Oni, na przykład jest słynny przypadek zdobycia broni maszynowej, która miała wygrawerowany, zdaje się, rok, jakoś krótko po I wojnie światowej, tam był wygrawerowany ten rok produkcji tego karabinu.
też pozyskiwali tam czołgi z lat 50., 60., których używali w pewnym momencie w walkach. Choć też te walki z użyciem broni pancernej, takiej ciężkiej, one to były nieliczne starcia oczywiście. Natomiast te początki były żenujące. Tak naprawdę taka profesjonalizacja, ona zaczęła postępować dopiero wraz z aneksją Krymu, czyli z użyciem częściowo tych ludzi, bo to były takie trzy sektory, które Rosja użyła na Krymie. To były zielone ludziki, które były de facto jednostkami wojskowymi piechoty morskiej czy specnazu, tylko bez oznaczeń. Drugim sektorem były NGOsy, ludzie z gangów motocyklowych czy ze świata kryminalnego. I trzecim sektorem były te właśnie żołnierze prywatnych jednostek wojskowych, które jakby wspomagały tą całą operację. I to był ten etap, gdzie zaczęto myśleć o tym, że może warto było to sprofesjonalizować, jakoś usystematyzować, żeby ci ludzie zaczęli po pierwsze pomnażać fortuny oligarchiczne, a po drugie funkcjonować właśnie jako element polityki państwowej. I właśnie Ukraina, Krym, Donbas to był ten moment, kiedy te firmy zaczęły osiągać taką dojrzałość wojskową. Potem wraz z biegiem czasu, no oczywiście to jakby wyciągano wnioski z błędów, tak? Jakby profesjonalizowano to coraz bardziej. Wymyślano formy jakby ubezpieczania tych żołnierzy, wynagradzania ich, ściągania zwłok ze stref konfliktów, które ich wysyłano. No i właśnie ta Afryka, którą teraz obserwujemy, ona jest takim momentem, w którym można powiedzieć, że te firmy rzeczywiście działają w pełni tak pełną parą, bo może też jeszcze nie w pełni profesjonalnie, bo tam te błędy oczywiście też zdarzają się, różne żenujące sytuacje, jakieś tam zgubienie laptopa w Libii, z którego można wywnioskować, co dana jednostka robiła, gdzie się poruszała, ale Afryka jest takim momentem, w którym rzeczywiście widać taką skuteczność, tak? I zadowolenie państwa rosyjskiego z tego, że te właśnie wpływy francuskie niewielkim kosztem są z tej Afryki subsaharyjskiej, z Sahelu, ale nie tylko subsaharyjskiej, bo mówimy też o Libii, wpływy zachodu szeroko pojętego są po prostu wypierane za pomocą niskokosztowej organizacji, jaką są te prywatne firmy wojskowe. Tak mi się wydaje, też jak słucham pana redaktora, to że pierwsze, że kiedyś siłą tych może organizacji, tych prywatnych kompanii było to, że no, mieliśmy dosyć nikłe informacje, nikłą wiedzę na temat może ich działalności, gdzieś tam działały w ukryciu. Teraz, kiedy mówi się rzeczywiście o tym biznesie coraz więcej, jeszcze o powiązaniu z Federacją Rosyjską, no to tutaj zaczynają się schody. A drugi taki problem, że są organizacje, które mogą powiedzieć w stylu jesteśmy wagnerowcami, a z wagnerowcami nie mają tak naprawdę nic wspólnego, że sobie sami przyklejają łatkę ludzi, którymi nie są. Są takie przypadki? Dokładnie tak. Dokładnie tak się dzieje. Często jest tak, no to słynny, czasami ci ludzie od wagnerowców takich właściwych, czyli od Dmitrija Utkina, gdzieś jakieś przecieki do mediów dają, w których sugerują, że rzeczywiście wielu niezbyt doświadczonych żołnierzy, byłych kryminalistów pozwala sobie na zbyt wiele za granicą i psuje po prostu renomę tej firmy jako instytucji, która myśli raczej długofalowo i chciałaby realizować, jakby zarabiać te pieniądze i realizować te swoje interesy gdzieś tam długofalowo. No były przypadki w Syrii, na przykład bezczeszczenia zwłok, spalenia, na przykład najpierw torturowania jakiejś osoby, potem spalenia jej. No ale też sama grupa Wagnera w Afryce są potwierdzone przez ONZ w dokumentach ONZ-owskich przypadki, w których grupa Wagnera dopuszcza się metod torturowania jeńców, czy też nękania tych jeńców, dokładnie takich samych jak na Północnym Kaukazie, czyli aresztowania ludzi podczas zaczystki gdzieś tam powiedzmy i zabierania ich do bazy, no i torturowania często ze skutkiem śmiertelnym, jeśli chodzi o ludzi, którzy zostali z danej wioski po prostu zgarnięci. To są organizacje, które nie są zobowiązane żadnymi konwencjami, one nie są zobowiązane żadnym prawem, nie mają wymogu działania w reżimie takim szeroko pojętego zachodniego dorobku humanistycznego, prawda? Wojskowego. Generalnie wojna nie jest zajęciem przyjemnym, w tym sensie, że to nie jest zajęcie, w którym mówi się o grzecznych chłopcach, którzy jadą budować demokrację, budować szkoły i wspierać lokalne społeczności. To są raczej wydarzenia, przy których trzeba się mocno zabrudzić. A Rosjanie nie mają problemu z tym, podczas takich wydarzeń brudzić. Jedni brudzą się bardziej, ci, którzy nie mają jakby takich silnych związków z firmą, tą, czy to z grupą Wagnera, czy z kilkoma innymi, które są bardziej rozpoznawalne na rynku rosyjskim, a inni starają się jakoś zacierać ślady. No ale przykład zabicia dziennikarzy rosyjskich w Republice Środkowoafrykańskiej też pokazuje nam, że
Tu nie ma granic, tu jest tylko, tylko niebo jest wyznacznikiem, gwiazdy są wyznacznikiem tylko wyobraźni rosyjskich najemników działających w Afryce, czy tam, czy szerzej działających na świecie. Jeszcze tak może słowo na koniec dla tych, którzy lubią militaria, dla tych, którzy w pewien sposób interesują się typowo wojskowością. Czy te prywatne kompanie to są grupy, które specjalizują się konkretnie, są wyszkolone w jakimś kierunku? Czy są to grupy, które stosują jakieś konkretne metody walki? Czy wiemy też na temat właściwie jakiegoś uzbrojenia, którym dysponują i właściwie skąd skupują sprzęt, jakim dysponują sprzętem? Czy to jest sprzęt, który tutaj dużo można powiedzieć na ten temat, bo podczas działań w Libii został zagubiony ten słynny tablet przez Wagnerowców, na którym był w pamięci tego tableta były dokumenty, które można określić mianem takiej listy zakupów, które oni złożyli w Ministerstwie Obrony, żeby móc skutecznie tę misję w Libii realizować. No i to są wozy opancerzone. Te standardowe wozy, których Rosjanie używali na Krymie, te takie przeciw, które mówi się, że one nie są zbyt odporne na improwizowane ładunki wybuchowe, no ale to jakby po to je zamawiano, żeby móc się skutecznie bronić przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Standardowe uzbrojenie strzeleckie. Tutaj nie ma jakichś wielkich cymesów. No to jest wszystko to, czym dysponuje armia rosyjska. Wielu dowódców, przede wszystkim dowódców w tych grupach prywatnych wojskowych, to są byli oficerowie specnazu GRU. Także to są żołnierze, którzy dostają zazwyczaj najlepszy sprzęt, który jest dostępny w armii rosyjskiej. I też na tej liście zakupów widać było, że tam są no, wyrafinowane na przykład systemy przeciwlotnicze. Które zamawiano. Czyli to też jakby dowodzi, że no bo dowodzi tego, że mamy do czynienia z profesjonalną tak naprawdę obsługą sprzętu wojskowego, bo mówiąc brutalnie, żołnierz zasadniczej służby wojskowej w Rosji no, nie obsłuży takiego zestawu, na przykład jak Buk, którym zestrzelono samolotem MH17, Boeinga 777 nad Donbasem. Żeby obsłużyć taki zestaw, trzeba mieć po prostu bardzo taką już wyrafinowaną wiedzę wojskową i taką wiedzę ci ludzie mają, bo to z tej listy zakupów, która była na tablecie zdobytym przez dziennikarzy BBC w Libii, jest tego namacalnym dowodem, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy wiedzą, co robią, gdzie są, jak się pracuje, czym się pracuje i za ile się pracuje. No tak, prywatne kompanie wojskowe, firmy ochroniarskie, grupa Wagnera, o tym mówił i opowiadał mój gość, pan Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Gazety Prawnej. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie i poświęcony czas. Dziękuję.